Synchronizacja. Proszę Państwa, witam serdecznie w Sercu Kujawskim. Chciałem podziękować, że Państwo zgodziliście się na wywiad dla telewizji Solec. Jesteśmy po bardzo miłym, fajnym spotkaniu z wyborcami tutaj. Dużo pytań, które były zadawane, dotyczyły afery Pegasusa. Ja też chciałem się zapytać przez moment o pewną rzecz i gdzieś to mi umknęło. Ale chciałbym się zapytać, bo nie wiem, czy nasi widzowie wiedzą, jesteście Państwo prawnikami, wiem, że ma Pan tytuł doktora praw międzynarodowych. Jak będą ewentualnie wyglądały implikacje międzynarodowe, jeżeli chodzi o wykorzystanie Pegasusa, bo to jest system, który zasysa wszystkie dane, które de facto, a to jest izraelski system, mogą być wykorzystane przez wywiad izraelski do różnych celów. I teraz pytanie jest takie. Z moich informacji wynika, że Polska ma już 3 dodatkowe systemy, bo licencja na Pegasusa została wycofana. Jeden się nazywa Styx. Jest to system chiński, który ma taką samą funkcjonalność jak izraelski. Oczywiście nikt nie udostępni kodów źródłowych po to, żeby ktoś mógł się nim posługiwać, bo za to się płaci, za tę licencję, za jakiś tam czas. Ale jeżeli taki system zostanie odkryty, co możemy zrobić, żeby ewentualnie sprawdzić, czy te informacje, które mogły być zasysane, a plotka głosi, że dowództwo Wojska Polskiego było inwigilowane w ostatnich kilku miesiącach, co można zrobić, żeby później ewentualnie, kiedy będzie nowa władza, nowy parlament, nowe komisje, żeby dowiedzieć się, jak to naprawdę wyglądało, bo to jest zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Poruszył Pan kilku bardzo istotnych kwestii. Rzeczywiście system Pegasus jest systemem nielegalnym, jest systemem, który w granicach kontroli operacyjnej nie może być stosowany w Polsce, jest cyberbronią stworzoną przez firmy NSO, założoną w Izraelu przez byłych agentów Amanu izraelskiego, izraelskich służb. W Polsce, żeby używać tego typu narzędzi, te narzędzia muszą przejść przez certyfikację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pegasus nie był certyfikowany. Innymi słowy, ludzie PiS w zabawie politycznej, w polowaniu politycznym użyli narzędzia, które nie zostało przetestowane przez ABW, narażając dane polskich obywateli na wyciek do służb izraelskich, innych państw. A dlaczego właśnie CBA? CBA, no właśnie, to jest dobre pytanie. Skoro to jest cyberbroń, która powinna służyć walce z terroryzmem, szukać szpiegów, to rzeczywiście ABW albo służby wojskowe. CBA jest z formacją czysto polityczną. Formacją ludzi Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, stworzoną do akcji politycznych. To też jest odpowiedź. Dlaczego akurat CBA? Bo tu nie chodziło o walkę z przestępstwami poważnymi, tylko chodziło o stworzenie rzeczywiście takiego systemu kontroli nad opozycją, bardzo szeroko rozumianą. Opozycją to znaczy wszystkimi ludźmi, którzy nie zgadzają się z PiS, a tworzą jakąś sieć potencjalnie sprzeciwiającą się władzy. To mogą być posłowie opozycyjni, senatorowie opozycyjni, to mogą być dziennikarze niezależni, prokurator Wrzosek, adwokat, grono ludzi, których zapewne wszystkich nie poznamy, którzy stanowią zagrożenie dla władzy. Ich trzeba było kontrolować. Tylko to miało nie wyjść. Znaczy ci izraelscy agenci, izraelscy operatorzy NSO zapewniali ludzi z CBA i polityków pewnie PiS, że to nigdy nie ujrzy światła dziennego. Ale technologia... Na dojdzie, nie. Tak. Natomiast technologia poszła do przodu i eksperci na Zachodzie byli w stanie zbadać telefony i wychwycić. I okazało się, że perfidia ujrzała światło dzienne. To jest takie naprawdę świetne narzędzie, które może nie tylko zobaczyć, co jest w danym telefonie i wszystko ściągnąć, ale wprowadzić do telefonu dodatkowe treści. I tak naprawdę to, co Pan powiedział, jest zatrważające, że nikt na tym de facto nie ma kontroli, bo podejrzewam ani komisje sejmowe, ani senacka komisja nie dostała żadnej zgody, żeby przesłuchać kogoś, aby się zapytać o te dokumenty, które są niejawne w związku z tym, więc nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę i nigdy chyba nie będziemy wiedzieć, bo te dokumenty za chwilę mogą zniknąć. Stworzony został system paramafijny. Rządzi układ ludzi ze służb, z prokuratury, z partii PiS,
który stosuje paramafijne metody. Panie redaktorze, wgrano mi gigabajt danych. Citizen Lab stwierdził, że oprócz hakowania telefonu przez pół roku, zasysania 80 tysięcy wiadomości, wygrywano również dane. Podszywano się pod moich znajomych z książki, stosując phishing, czyli zachęcając mnie, żebym kliknął link. Na przykład sekretarka z klubu Koalicji Obywatelskiej w trakcie kampanii, pracownica sztabu wtedy, przysłała mi rzekomo analizy wyborcze. Ja kliknąłem, no bo jeżeli poprzez protokół, nawet nie GSM, ale iMessage przesyłana jest i wyświetla się nadawca, osoba taka i taka, którą pan ma w książce i pan widzi nawet SMS-y wcześniej wysłane, no to jest pewne, że to nie jest żaden oszust i człowiek klika. Ale no, perfidia wielka. Bardzo jestem ciekaw, kto tworzył te wiadomości. Mam podejrzenie, że częściowo były tworzone przez tych ludzi, którzy teraz uciekli do Orlenu, bo duża część delegatury bydgoskiej ewakuowała się w ogóle ze służb. Tak mówią. Tak mówią tutaj wyborcy. Pan zapytał w tym pierwszym pytaniu, co z tym zrobić. Ja myślę, właśnie. Tak, bo w zasadzie to jest pytanie, które otwiera nas na przyszłość. Tak? Co z tym zrobić? Ja myślę, że dwie rzeczy. W dwóch obszarach powinniśmy o tym rozmawiać. Przede wszystkim w obszarze odpowiedzialności za przestępstwo, które zostało uczynione. Tak? Pegasus jest narzędziem w Polsce nielegalnym i całe jego zastosowanie, użycie tego narzędzia inwigilacyjnego przeciwko opozycji demokratycznej w Polsce jest przestępcze. A zatem to jest oczywiste dla nas, że powinna się tym zająć niezależna prokuratura w przyszłej Polsce, czyli nie minister sprawiedliwości nie powinien być prokuratorem generalnym i nie powinno być żadnej politycznej kontroli nad jakimkolwiek śledztwem w Polsce. Zawiadomienie o użyciu Pegasusa, tego nielegalnego narzędzia, zostało przez nas złożone już we wrześniu 2021 roku. Śledztwo zostało wszczęte i Krzysztof Brejza jest w tym śledztwie pokrzywdzony. Więc pierwszy krok został przez nas uczyniony, a kolejna rzecz jest taka, aby to śledztwo skutecznie poprowadzić i odkryć wszystkie warstwy przestępczego działania, które się za tym kryją. Nadużycie uprawnień, ewentualne przestępstwa korupcyjne, które być może także są związane z tą historią. Kwestie ewentualnego szpiegostwa, czyli to, co mówił pan o ewentualnym dostępie do danych, które zostały pozyskane przez inne państwa. A więc rzetelne wyjaśnienie tej sprawy przez niezależną prokuraturę, mamy na to nadzieję w przyszłości, to jest rzecz pierwsza. Natomiast rzecz druga jest taka, że należy ucywilizować w Polsce kontrolę operacyjną, a więc ta historia pokazuje nam też to, oczywiście ona wymaga, jeszcze raz mówię, reakcji na to, co się stało, ale też wymaga patrzenia w przód, a więc zmian legislacyjnych, które mają spowodować, aby ta historia się więcej nie powtórzyła. Więc jeśli pan redaktor mówi, że są nowe narzędzia, jest to oczywiście niesamowicie niepokojące, ponieważ gdzieś słyszymy, że są nowe, że mogą być używane. Żeby taka historia się nie powtórzyła już więcej, trzeba stworzyć ramy prawne, które jednoznacznie ucywilizują korzystanie z kontroli operacyjnej w Polsce. I Koalicja Obywatelska poczyniła także pierwszy krok w tej sprawie. My także swoje zaangażowanie pewnego rodzaju w to włożyliśmy. Stworzyła projekt ustawy, Kodeks Pracy Operacyjnej, w której jakby wprost określa, cywilizuje, mówiąc już ogólnie, nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to by było zbyt nudne, najprawdopodobniej dla naszych odbiorców. Natomiast jeszcze raz podkreślam, Pegasus nigdy nie powinien być stosowany jako narzędzie do kontroli operacyjnej. Tak, jest narzędziem niecertyfikowanym. Intencja jego użycia, intencja jego powstania to jest walka z terroryzmem, z najpoważniejszą przestępczością, natomiast nigdy jako techniczny środek kontroli operacyjnej. A tak też się działo, więc zdecydowanie należy włożyć tę historię w ramy prawne, których niestety w Polsce w tej chwili nie ma. Nie ma też jeszcze jednej rzeczy w Polsce, która powinna być. I Kodeks Pracy Operacyjnej, który projekt Koalicji Obywatelskiej o tym mówi. Osoba inwigilowana, my dzisiaj nie znamy skali inwigilacji w Polsce, osoba inwigilowana bądź potencjalnie inwigilowana powinna móc zwrócić się do określonej prawem instytucji ze zapytaniem, czy byłam inwigilowana. A więc mógłby to zrobić pan redaktor, może to zrobić Krzysztof Brejza, mogę to zrobić ja i każdy z naszych odbiorców, kto podejrzewa, że był inwigilowany, bo przecież jak spojrzymy się na listę osób, o których wiemy, że były inwigilowane,
to jest najróżniejszy krąg osób z różnych środowisk. Tak? A zatem powinnam móc zwrócić się z pytaniem, czy byłam inwigilowana. Taką wiedzę powinnam otrzymać post factum, no nie w trakcie trwającej ewentualnej inwigilacji, jeśli jest ona legalna oczywiście. Tak? I powinny być stworzone ramy prawne ku temu, aby móc tą ewentualną inwigilację zaskarżyć pod kątem jej legalności, zasadności, prawidłowości itd. To wszystko jest pieśń przyszłości i mam nadzieję, że też ogromne wyzwanie legislacyjne na przyszły, po wyborach. Poruszę teraz drugi temat, który chyba jest ważny i to jest taki najnowszy temat, muszę inaczej przedstawić. System Bonta, tak jak pan senator powiedział, jest nieubłagany i można przewidywać, że PiS prawdopodobnie będzie miał w granicach 30%, może trochę mniej. Może nie więcej niż 34, ale będzie ostrożny w tym granicy. To jest twardy elektorat, który już przez kilka lat po prostu został przyzwyczajony do głosowania na PiS i jest przekonany po prostu do tej partii. W tym wypadku PO oczywiście możemy mówić o różnych scenariuszach, najbardziej optymistyczny i najlepszy jest wspólna lista wyborcza różnych partii, które są. Ale pomyślałem o tym i też przeczytałem dwa albo trzy artykuły, gdzie pojawia się temat. Powiedzmy, że on jest bardzo, może nie teorią spiskową, nie lubię tej nazwy, jak teoria spiskowa, ale mówiąc o tym, że jest możliwość, i jest możliwość, to znaczy, że można go gdzieś tam wdrożyć, że gdyby faktycznie te wskazania wyborcze, przedwyborcze pokazywały, że PiS będzie tracił możliwość utworzenia rządu samodzielnego czy z Konfederacją utworzy tego rządu, jest opcja wprowadzenie stanu wyjątkowego. Stanu wyjątkowego w jednym województwie, najlepiej w takim, gdzie jest bardzo duży mur, najlepiej w tym momencie, kiedy ktoś przychodzi przez ten mur i polski strażnik zostaje, nie daj Bóg, pobity, albo coś innego może się stać. I jest to asumpcja do tego, żeby taki stan wyjątkowy wprowadzić. Wprowadzenie stanu wyjątkowego nawet w jednym województwie spowoduje automatyczne przesunięcie murów co najmniej na 6 miesięcy, jeżeli nie dłużej. I czy myślicie Państwo, że to jest realny scenariusz? Bo o tym się już zaczyna powoli mówić. Widziałem dwa artykuły. Coś tam się wcześniej też mówiło na ten temat w kontekście różnych innych rzeczy paręnaście miesięcy temu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że była taka opcja też. Ale czy to jest scenariusz, który może się uprawdopodobnić? Bo to jest już rzecz bardzo, bardzo poważna i nie wiem, czy widzowie, słuchacze w Polsce dostają właśnie takie informacje, że coś takiego może być na stole, bo to jest proste. Wszystko jest możliwe. Pamiętajmy, że chociażby ze względu na sprawę Pegasusa, innych spraw wielu korupcyjnych, poczucie takie, że po przywróceniu niezależnej prokuratury część tego aparatu władzy obecnego może trafić do więzień wprost. To są bardzo poważne sprawy. Mieli popełnili szereg przestępstw, za które poniosą odpowiedzialność karną. Jest sprawa, która trafia z powrotem do sądu przecież. Sprawa ministra koordynatora Kamińskiego, który został skazany na karę bezwzględnego więzienia za nielegalne podsłuchiwanie i zaniszczenie Andrzeja Leppera, świętej pamięci. Że ci ludzie wiedzą, że mogą trafić za kratki. Tak, fizycznie. Fizycznie, tak. Dlatego to jest scenariusz, o którym pan mówi, jest niestety scenariuszem realnym. Może to się zdarzyć. I też pamiętajmy o jednym. To jest władza, która wielbi się w tego typu różnych prowokacjach w trakcie kampanii wyborczej. Mieliśmy do czynienia z wielką operacją Pegasusa w trakcie kampanii 2019 roku, ale w 2007 roku same to polowanie na Andrzeja Leppera no też było później związane z wyborami parlamentarnymi. Ale jeszcze wcześniej, ja nie przesądzam, że stali za tym ludzie PiS, bo ta sprawa nie jest wyjaśniona, ale największa sprawa związana z ładunkami wybuchowymi w Polsce, o której wiele osób już zapomniało. 2005 rok, na dwa dni przed wyborami prezydenckimi, sprawa rzekomego gejbombera i paraliż miasta stołecznego Warszawy. Kilkanaście atrap ładunków. Ja nie przesądzam tutaj też, że stali za tym ludzie PiS-u, ale mówię, jaki był efekt. To jest ta sprawa gejbombera doprowadziła do takiego, doprowadziła do wpływu na wynik wyborów, bo pokazała kandydata PiS-u jako szeryfa.
A sprawa nie została nigdy wyjaśniona. To jest najgorsze. Sprawców nigdy nie złapano, nie ustalono. Także bądźmy czujni, jak ważki, można powiedzieć, na wszelkie prowokacje, wrzutki, zwłaszcza ze strony pisowskich służb w trakcie kampanii wyborczej. Chciałem to zadać, to pytanie za chwilę, które padnie, chciałem zadać trochę później, ale zadam je teraz, bo podejrzewam, że bardzo wielu ludzi zastanawia się, co się stanie dalej. Co się stanie dalej? I już nie chodzi mi o demokrację, tylko o ten podział społeczny, który jest tak głęboki, który się teraz będzie powiększał, no bo to jest cały czas korzystne tak naprawdę dla partii politycznych. Mówię, dla partii politycznych, patrząc na ewentualne przepływy wyborcze, no bo tak jest, jeżeli jest polaryzacja, to tak to jest, tak to wynika po prostu z nauki. Ale po wyborach trzeba będzie te topory, te dzidy, te różne dziwne narzędzia, które się używa w wzajemnej walce, gdzieś tam zakopać. I tu nie będzie prawdopodobnie chodziło o to, żeby ktoś z przywódców, tak jak Donald Tusk, mówił, dobra, to mam tutaj te cztery przyrzeczenia i rozliczymy, a później zapomnimy. Ale to wszystko przeniesie się w dół, na te małe miejscowości, na te konflikty, które są w rodzinach. Ludzie będą z jednej strony musieli po jednej stronie zapomnieć, po drugiej stronie przypomnieć sobie i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda i mieć dostęp do tych szerokich informacji, bo teraz jej nie ma, po prostu nie ma. Ale trzeba chyba, i tutaj pytanie do Państwa, też powiedzieć ludziom, że taki okres przyjdzie, że trzeba będzie się po prostu pogodzić, bo ten plan na Polskę, on nie może być tak, jak właśnie dzisiaj powiedzieli, 5-letni, on musi być 25-letni. Tak jak się kupuje uzbrojenie, przepraszam, że do tego wracam, to się nie kupuje tu i teraz 1000 czołgów, bo to nic nie da, a kosztuje, trzeba wziąć kredyt, ale się buduje te 1000 czołgów w kooperacji z polskim przemysłem, bo one za 10 lat i 20 lat też będą produkowane. Więc pytanie, czy macie taki program, albo czy myślicie, żeby coś takiego jeszcze stworzyć i szeroko pokazać, że coś budujemy na 25 lat i wtedy nie patrzymy na legitymację partyjną. Czy ktoś jest specjalistą, czy posiada wiedzę. I on wtedy zajmie stanowisko, czy w Orlenie, czy w Tauronie, czy gdziekolwiek, bo będzie rozumiał, że te różnice programowe tych partii u nas w Polsce tak naprawdę są, ale nie są ogromne, tak jak w innych krajach. Nie mamy skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, tak jak na przykład we Francji, gdzie jest odjazd zupełnie. Tak? Jesteśmy mniej więcej krajem, który ma pewne tradycje demokratyczne już od 30 lat i ten rozdźwięk nie jest taki duży, on jest napompowany czasami. Ludzie też nie rozumieją, jak to wygląda. Ale ja się czas rozgadałem, a nie dałem Państwu powiedzieć. Przepraszam. Ja nie jestem politykiem, więc może oddam, jeśli Pan pyta o to, czy mamy plan, to ja mogę tylko mówić o moich marzeniach, jako... Czy mamy plan, żeby się ja mogę powiedzieć o swoich spostrzeżeniach, czy też moich marzeniach jako Polki, jako obywatelki, jako matki dzieci, bo chciałabym, żeby te dzieci dorastały w przyjaznym kraju. Oczywiście obserwowanie tych podziałów w rodzinach jest dramatyczne. Widać, jak ludzie potrafią się kłócić, nie rozmawiać ze sobą. I to nie tylko wokół tego, że ktoś popiera PiS, a ktoś inny nie popiera PiS-u, albo ktoś dostrzega zagrożenia dla demokracji, ale ktoś inny nie dostrzega, ale też myślę w obszarze pewnego zaangażowania, że ludzie potrafią mieć do innych pretensje, że jedni się angażują, chodzą na protesty, inni mają wszystko, powiedzmy, nie interesują się tak bardzo życiem społecznym i wolą posiedzieć w domu, prawda? Wokół tego też powstają konflikty, czyli wokół właśnie zaangażowania. Ja się bardzo identyfikuję z tym, co powiedział Donald Tusk, że bardzo mocno potrzebne jest szybkie rozliczenie i skuteczne. Chciałabym, żeby ono nastąpiło na poziomie odpowiedzialności karnej oczywiście, ale też na poziomie odpowiedzialności moralnej. To, jak ja postrzegam prywatnie sprawę Pegasusa, to jest nie tylko to, że ja bym chciała ukarania tych, którzy do tego dopuścili. Oczywiście, żebym chciała, ponieważ uważam, że każdy, kto popełnia przestępstwo, powinien za nie odpowiedzieć, to jest naturalne. Ale też bym chciała usłyszeć taką jednoznaczną ocenę moralną tego, co się wydarzyło. Tak? Czyli i w obszarze odpowiedzialności karnej, i w obszarze historycznej oceny tego zjawiska, bo my nie długo już o tym będziemy mówić w kontekście historycznym, tak, prawda? Więc to jest coś, o czym ja marzę.
Natomiast chciałabym też oczywiście, żeby ta historia nie pozostała z nami na całe życie. Nie mówię już tylko o Pegasusie, o tej historii wychodzą, ona dotyka nas, natomiast o wszystkim, o całym źle, które się wydarzyło. No chciałabym oczywiście w pewnym momencie jakby zamknąć ten rozdział i pójść dalej, ale tu potrzeba edukacji, czyli pewnie potrzeba właśnie koncepcji na to, żeby prezentować dzieciom od małego, od początku aż przez cały okres edukacji, przywiązanie do demokracji, nowoczesny patriotyzm, radosny patriotyzm. Patriotyzm powinien w mojej ocenie być prezentowany jako umiłowanie historii własnego państwa, jego kultury, tego wszystkiego, co jest naszą tożsamością i myślę, że w ten sposób należy budować przywiązanie do demokracji. I myślę, że pewnie w jakiejś perspektywie bylibyśmy w stanie te podziały zakopać. Marzę o tym, ale mówię tutaj jako obywatelka, chciałabym takiego państwa dla naszych dzieci, żeby wychowywały się właśnie w czymś takim. Nie wiem, czy mówię teraz o jakiejś utopii, czy mówię o czymś realnym. No, może wszyscy to możemy podejrzewać. Nie wiem tego. Natomiast mój mąż jest politykiem, więc oddaję mu głos. W pełni zgadzam się z żoną. Rozliczenie, naprawa tego, co było, ale też pojednanie jest potrzebne, narodowe. W ostatnich latach mamy do czynienia z wojną populizmu z siłami racjonalnymi. I populizm reprezentowany przez ugrupowanie rządowe polega na szczuciu, napuszczaniu, konfliktowaniu różnych grup społecznych w Polsce. Proszę zauważyć, ile w ostatnich 8 lat było ataków na pielęgniarki, nauczycieli, lekarzy, sędziów, prawników, artystów, samorządowców, środowiska kobiece, na osoby LGBT, na urzędników, na wszystkich niemalże. Tak jak spojrzymy na grupy społeczne, na rolników, jak weszli rolnicy też na celownik. Każda grupa społeczna, która była potrzebna do rozpalenia tego kociołka nienawiści, była przez władzę szczuta, zaszczutwana, kampanię nienawiści. Ale dlaczego? Dlatego, że władza chciała zrzucać swoją odpowiedzialność, pokazywać obywatelom, tak jak władza w latach 50., to jest wróg ludu, ci są tymi bikiniarzami, powiedzmy. I to jest fatalna polityka, z którą trzeba skończyć. Rzeczpospolita jest naszą wspaniałą, kochaną ojczyzną, państwem cudownych ludzi i musi nastąpić ten moment pojednania i powrotu do tego, że my będziemy rozumieli, co mówi druga strona. Że powstanie, powiem panu, wierzę, że to będzie też związane z rozliczeniem, że powstanie na gruzach obecnego obozu rządowego też normalna może jakaś centroprawica, bo przecież wracając do historii, ja kiedyś byłem związany bardziej z AWS-em, też z centroprawicą. Wtedy twarz prawicy to była twarz Jerzego Buzka, premiera, który reformował Polskę. Przecież prawica, szanowni państwo, to jest decentralizacja, to jest wielka reforma samorządowa. To jest decentralizacja oświaty, przekazywanie zadań samorządom. Postawy propaństwowe, szacunek dla litery prawa. Konserwatyzm to jest szacunek, konkursy dla urzędników. Służba cywilna, wtedy tworzona również ustawami, teraz służba cywilna została zniszczona. Relacje z Unią Europejską są cięte. Samorząd jest niszczony. Władza jest centralizowana. No to w ogóle nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem, z chadecją, ze wspólnotowością. Ale wiesz, tak teraz jak mówisz, pomyślałam sobie w kontekście właśnie tego pytania pana redaktora o ten konflikt. Tak mówisz, tak sobie myślałam, że w dużej mierze ten konflikt jest sztucznie kreowany. Czyli tak, bo mówimy oczywiście o jakimś realnym, o realnych konfliktach związanych z tym, że władza łamie prawo. No to jest bezwzględnie, trzeba to rozliczyć, ale przecież cała mnogość konfliktów, które potem się właśnie idą w dół i przerzucają się albo rozlewają się na całe społeczeństwo. Zobacz, konflikt wokół LGBT, LGBT niszczy rodziny, to hasło, przecież jak ono jest kłamliwe, nie? I to ono jest przyczepiane, tak? Albo jakiś strach, który się buduje w społeczeństwie. Gdzie mamy problem? W mediach rządowych.
czyli w mediach publicznych. To jest pewnie jedna z dróg do zażegnania tego konfliktu, jeśli chodzi o konkrety, teraz sobie tak pomyślałam, nie? Reforma mediów publicznych, ale taka gruntowna, nie? Całkowicie niezależna. Znaczy po prostu to jest dramat. Znaczy, jak się otwiera telewizję publiczną, to jest czysta, po prostu od góry do dołu dezinformacja, nie? I myślę, że zmiana w tym obszarze pewnie by była czymś, od czego pewnie należałoby zacząć i na pewno tak będzie, nie? Edukacja również, tak jak mówiłeś, że to jest długofalowe. Obywatelska. Tak. Edukacja obywatelska, budowanie postaw proobywatelskich. Przywiązywanie nie państwa, szacunek do tych szkół, szacunek do instytucji, tak? Czyli to, że to, co się nam podoba w Skandynawii, tak? Bardzo wysoki stopień przywiązania do, może zaufania do instytucji, wszelkich publicznych, tak? Mamy zaufanie do instytucji, do mediów. Do instytucji, jak media coś mówią, no to powiedzmy to zapewne nie jest dezinformujące. Jak się otwiera telewizję publiczną, to jak media coś mówią, to zapewne to jest dezinformacja. Bardzo krótkie pytanie i padło dzisiaj na spotkaniu z Państwem takie pytanie o to, jak będą ewentualnie wyglądały sprawy samorządowe w zakresie dopłat do energii elektrycznej, do gazu, do energii w sumie. Ja bym trochę to pytanie odwrócił. Zapytałbym się, jak ewentualnie będzie wyglądał budżet wobec deficytu, który jest oficjalnie i nieoficjalnie. Bo te dopłaty, patrząc na skalę, która może nastąpić, bo była fajna zima, ciepła. Mhm. Ale gdyby była inna i gdyby to inaczej wyglądało, to ten powiększający się deficyt, bo będzie się powiększał. Najfajniejsze jest to, że mamy już chyba dwa projekty dotyczące podwyższenia najniższego wynagrodzenia. I to jest kaskada po prostu, która pójdzie do góry. I pytanie, czy jako platforma też rozmawiacie na temat tego budżetu, który trzeba będzie, no powiedzmy, odkopać z BGŻ-u, bo tam jest bardzo dużo schowanego. I to jest wyzwanie tak naprawdę najważniejsze, bo bez pieniędzy nie będzie można zrobić niczego. Bez pieniędzy nie będziemy mogli nadążyć z gospodarką na temat konkurencji jakiejś tam, która pojawi się za chwilę, bo ta inflacja nam będzie spadać, a konflikt prawdopodobnie na Ukrainie też się zakończy w krótkim czasie, mam nadzieję taką. Ale ten budżet jest kluczowy, moim zdaniem. I czy Wy też pracujecie w platformie właśnie na ten temat? Pracuję nad tym zagadnieniem. Pani poseł Izabela Leszczyna wraz z ekspertami. Jest rzeczywiście problem wyprowadzenia dużej ilości pieniędzy poza budżet do różnego rodzaju funduszy, poukrywania wydatków. Nie wiemy tak naprawdę, ile wynoszą wydatki publiczne przez to. Zresztą sama NIK ostatnio skrytykowała realizację budżetu, co nie zdarzało się na taką skalę od kilkudziesięciu lat. Co do sytuacji budżetowej, dopiero po włączeniu, po zrobieniu audytu, przejrzeniu tych wszystkich funduszy, będziemy wiedzieli, na czym w zasadzie stoimy, bo teraz wszystko sprawia wrażenie takiego rolowania problemów. Chociażby sprawa dzisiaj poruszona, sprawa dopłat i tego, że udało się na kilka miesięcy zamrozić, powiedzmy, wzrost jakiejś dużej energii, no ale to jest tylko problem kilku miesięcy. Rząd przeznaczył na to pieniądze, które trafiały do budżetu z aukcji CO2, które powinny trafiać na modernizację sieci, na obniżanie cen prądu. Są zamrożone, dlatego PiS zmienił na mniej korzystne zasady rozliczania prosumentów, ponieważ chciał zablokować przyłączanie się nowych instalacji, chociażby fotowoltaicznych, a też dużych farm fotowoltaicznych, farm energii zielonej. I to jest tragedia, bo ta infrastruktura rzeczywiście z lat 60., 70., ona nie była modernizowana. Są na to środki europejskie, z programu odbudowy, ale z kolei PiS skłócił się z Brukselą. I rzeczywiście to, na co Pan zwrócił uwagę, ceny prądu, no to jest wielki dramat, bo ludzie płacą coraz więcej za prąd, ale coraz więcej za prąd płacą instytucje samorządowe, wspólnoty lokalne, mieszkańcy też w opłatach różnego rodzaju. Jesteśmy w pięknym budynku OSIR-u u Państwa, no ale to też wszystko jest utrzymywane przez mieszkańców. Też cała infrastruktura gminna w Solcu
korzysta z dużej ilości energii elektrycznej i niestety od 1 stycznia czekają de facto mieszkańców Solca podwyżki nie tylko w gospodarstwach domowych, ale cały samorząd Solca Kujawskiego, który i tak jest zgrabiony przez rząd, bo władza zabiera państwu udział w PIT-cie i centralizuje środki, to jeszcze trzeba będzie dołożyć do podwyżek chociażby za prąd. My jesteśmy za uruchomieniem jak najszybszym środków z KPO, środków na projekty, które są gotowe od 2-3 lat, tak jest chociażby w województwie kujawsko-pomorskim. Różnego rodzaju projekty Urząd Marszałkowski ma przygotowane i z zakresu służby zdrowia, i polityki społecznej, i z zakresu również powiedzmy energetyki różnej. Te pieniądze, projekty są, pieniądze zostały wydane na przygotowanie projektów, tylko nie ma pieniędzy, bo rząd skłócił się z Brukselą. I mam do Państwa ostatnie pytanie, więc już mówię, bo wiem, że chcecie jechać do domu. Kiedyś w naszym gronie tutaj telewizyjnym rozmawiali, dlaczego nie powstała u Was, albo może powstała inicjatywa, żeby zrobić internetową telewizję, PO, gdzie każdy senator i posłów może występować, gdzie mogą toczyć się debaty na tematy gospodarcze, polityczne, gdzie można zasygnalizować pewne tematy, gdzie można też komunikować się po prostu z odbiorcami. Z tego, co by tego kanału nie ma, jeszcze nigdy w Polsce go nikt nie wymyślił, a to by było coś. Internet teraz się tak rozszerzył, że dotarcie byłoby przeogromne. To jest bardzo prosta rzecz. Bardzo ciekawa uwaga. Zapamiętam tę uwagę, to spostrzeżenie. Jest rzeczywiście na spotkaniach z wyborcami. Wyborcy dopytują o nowe kanały informacji, wskazując na to, że władza zamknęła w bańce informacyjnej mieszkańców, zwłaszcza małych miejscowości. My korzystamy z mediów społecznościowych, z własnych kanałów, oczywiście Facebook, Twitter. Część parlamentarzystów łącznie z liderem partii, czyli z Donatem Tuskiem, korzysta też skąd na TikToku. To są te nowe formy dotarcia. Ja zapamiętam sobie. Tak, dyskutowaliśmy tutaj z zespołem, że telewizja jednak dociera do starszej grupy odbiorców. Jest prostsza w obsłudze, ale może skomasować te informacje, które na pojedynczych kontaktach można rzeczywiście złożyć i dać większą ofertę do tak, dyskusji politycznej, tak która może się toczyć. Taki pomysł gdzieś tam zespołu bardziej niż nie, ale chyba warte rozważenie. Chciałem Państwu bardzo, bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu. Interesujące i ciekawe i mam nadzieję, że wszystkie sprawy, które Was dotykają, się zakończą i będziecie mieć po prostu spokój i prywatny, żeby już tego więcej nie było. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich wspaniałych mieszkańców Solca Kujawskiego. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.